Siostra Smerf. Czekać się, kiedy pokażę moją nową sukienkę. Wszystkie smerfy padną na kolana. Pidiam, 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 pidiam. Cześć, łasuchu. I co ty na to? Może być. Serio? Jasne, to mój ulubiony przepis. Przepis? Ha! Hej, jak bosko wyglądasz. Och, dziękuję, Lalu. Tak, tak, Lalusiu. Bosko to najlepsze słowo. Och, mnie przychodzą do głowy jeszcze inne, ale jestem damą. Dzień dobry, śmiochu. Co? Podoba ci się moja sukienka? No, o tak, oczywiście. Nie cierpię sukienek. Proszę, księżniczko, może krakersu? O, dziękuję bardzo, Lauro. Proszę bardzo. I znowu mówisz do siebie, Lauro. Mówię do mojej przyjaciółki, księżniczki elfów. Elfy nie istnieją, głuptasie. Tak, tata mówi, że elfy są zmyślone. Co? Sami bawicie się w zmyślone historie. Wcale nie jesteście rycerzami. To co innego. Chodź, Henryś, pójdziemy złapać żabę. Niech Laura ją pocałuje i zamieni w księcia. Albo w elfa. I chłopcy są głupi. Ich zabawy też są głupie. Nie rozumieją nas dziewczyn. Dobrze wiem, o czym mówisz. Kim jesteś? Może elfem? Nie, jestem smerfem, ale mam przyjaciół wśród elfów. Serio? Ja też. Tak jakby... Ale masz ładną sukienkę. Dziękuję. Wiesz, sądzę, że się smerf nie dogadał. Kto to? Oj, nieznośni bracia. Lepiej już pójdę. Nie zrozumieją mnie. Mnie też nie rozumieją. Mogę pójść z tobą, proszę. No wiesz, ja sama nie wiem. Hej, Lauro! Wracamy z wyprawy krzyżowej. Lauro? Lauro! Laura i jej elfy. Widzisz coś, Henryś? Nie, zupełnie nic. Nic a nic. No to chodź, poszukamy jej. Laura! Wystrychnęłyśmy ich na dudka. Dziewczyny muszą trzymać się razem, co? Popatrz! Dom w środku lasu. Nigdy tu nie byłam. Smerfnijmy okiem do środka. Lauro! Tutaj jest pięknie. Coś ty. To może być nasze sekretne miejsce. Tak, a chłopcom wstęp zbroniony. I smerfom też. Udało się. Nasze własne, sekretne miejsce. Tylko dla dziewcząt. No. I kogo my tu mamy? Kim pani jest? Ja? Nie widzisz? Dziewczyną. A wy jesteście w moim domu. Ojej! Baba, bardzo przepraszamy. Już sobie idziemy. Tak szybko? Nie, nie ma mowy. Ale my musimy wracać. Spokojnie, Bartas. One nigdzie nie idą. Gdzie ona się podziała? Wiesz, Norman, myślę, że elfy ją zabrały. Elfy, proszę cię, nie zaczynaj i ty. Lauro! Ale ja jednego widziałem, małego niebieskiego elfa. Henryś, nie czas teraz na żarty. Chodź, musimy powiedzieć tacie, że Laura się zgubiła.
No już, moje drogie, ruszajcie się. Jest jeszcze dużo pracy. Jesteśmy zmęczone i bardzo głodne. I chcemy iść do domu. Do domu? Przecież to jest wasz dom na zawsze. Proszę o ciszę. Słuchajcie, moje smerfy, czy ktoś widział smerfetkę? Ja nie. Ja nic nie widziałem, a ty, łasuchu? Ja też nie widziałem jej od rana. Od rana? Pogniewała cię? Nie zauważyłem. No, może coś mówiła? Ojej, nie zwróciłem uwagi. Byliśmy zajęci. Tak, i myślicie tylko o sobie. Obawiam się, że smerfetka uciekła. Uciekła? Chodźcie szybko, musimy ją znaleźć. Smacznego, dziewczynki. Mogę dać jeszcze chleba i wody, jak będziecie głodne. Nie, dziękujemy. A obiad jest skończony. A teraz czas spać. Miłych snów. Ojej, co to za głupi pomysł? Co tu się smerfuje do licha? Patrzcie. Lauro, Lauro. Ludzie! Ludzie! Lauro! 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 Bawiliśmy się tutaj, a potem ona gdzieś zniknęła. Prosiłem, żebyście pilnowali, siostry, a teraz błąka się w lesie sama. Nie była sama, tato. Była z niebieskim elfem. Daj spokój. Pewnie smerfetka jest z tą dziewczynką. Niebieskie elfy? No wiesz, musimy odnaleźć Laurę i to szybko. Tak, tato. Lauro, Lauro, Lauro. Szybko, chodźmy za nimi. Lauro, Lauro. Ktoś nadchodzi. Będziemy uratowane. Jeśli dowiedzą się, że tu jesteśmy. Chodźmy, zobaczymy, co się dzieje. Uspokój się, Bartas. Słucham. Proszę wybaczyć, dobra kobieto. Szukamy zaginionej dziewczynki, mojej córki. Dziewczynki, powiada pan? Niech pomyślę. Ach tak, widziałam ją. Poszła tam. Gdzie tam? Gdzie tam? Hej, hej, na pomoc! Wyciągnijcie nas! Ratunku! Ratunku! Co to jest? To tylko szczury. Pełno ich w piwnicy. Wie pan, niedawno zginął mi kot. Cicho, cicho, cicho! Cóż, dziękuję za pomoc. Dobranoc. To był głos smerfetki. Jestem przekonany. Chodźcie za mną. Nawet jeśli będziecie krzyczeć, dziewczynki, nic wam to nie pomoże. No, słyszycie? Bądźcie cicho, bo papa Smerf tak kazał. Ojej! Lauro! Lauro! Jesteś pewien, że ten głos brzmiał znajomo? No, jak głos elfa. Założę się, że Laura też tam jest. Zaraz się przekonamy. Cicho, Bartos. Zostaw wiewiórki w spokoju, bo nie dostaniesz kolacji. Boję się, smerfetko. Tak mi przykro, że uciekłam od braci. Teraz jest jeszcze gorzej. Wiem, ja też tęsknię za moimi kochanymi smerfami. Dostaniemy się na dach, a potem wejdziemy kominem. Żaden problem, papo smerfie. Tak, prosto jak smerfowanie po okładzie. Elfy? A nie mówiłem? Bardzo cicho! Szybko, smerfy, od tego zależy życie smerfetki. Ten mały elf jest na pewno w środku. Tak, razem z Laurą pójdziemy za nimi. Szybko, nie mamy chwili do stracenia. Psst.
tutaj. Utknąłem! Ja też! Kto tam? Ja wam pokażę złodziejaszki! Chodźcie dalej, smerfy! Nie możemy się wycofać! Muszę pomóc bracia! Nauczkę, że popamiętacie mnie do końca życia! O, przestań! Co? Ty bezczelna smarkulo! Ognia, raz! O, przestańcie, przestańcie! Ognia, dwa! Ognia, trzy! O, teraz w nogi! Bartos, bierz ich! O, proszę bardzo, staw się go! Bartos, uciekają, łapi! Tato! Lauro, co za szczęście, ty żyjesz! O tak, dzięki małym niebieskim smerfom! Smerfom? To prawda, tato! Tak, gdyby nie smerfy... Zniknęły! No cóż, jeśli istnieją, kiedyś spotkasz się z nimi. A teraz chodźmy do domu!